Modecor TV. Nazywam się Anna Darasz, jestem ambasadorem firmy Modecor na Polskę, ale przede wszystkim można powiedzieć, że od 5 lat zajmuję się swoim biznesem w pracowni Niezłe Ciacho. Tam uprawiam styl angielski, którym bardzo pragnę Was zarazić, dlatego zachęcam do zabawy oraz przede wszystkim do oglądania naszych tutorialsów. Witajcie, w dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać system robienia koronek firmy Modecor Sweet Lace Express. To są turbo fajne koronki, robi się je błyskawicznie. Ja już Wam wszystko zaraz o tym temacie poopowiadam. Macie tutaj bardzo duży wybór różnych mat silikonowych do wyboru, do koloru. Co tam chcecie, to sobie możecie wybrać. Teraz pokażę Wam, jak zrobić te koronki. Mamy tutaj wybraną formę silikonową, pierwsza, lepsza. Mamy naszą masę cukrową, którą wcześniej uelastyczniłam. Niektórzy z Was pytają, no dobra, ale kiedy ona wyschnie, to co wtedy? Nic prostszego, wystarczy ją lekko zanurzyć w wodzie. Zanurzamy w wodzie i przygniatamy. To jest właśnie najpiękniejsze w tej masie, że możemy sobie ją po prostu uelastyczniać tylko i wyłącznie za pomocą wody. Kiedy nam nawet jakaś koronka nie wyjdzie, możemy swobodnie wyciągnąć tą masę cukrową i od początku ją przegnieść. Konsystencja tej masy ma przypominać gumę do rzucia. I kiedy już to wyczujemy, startujemy z naszą koronką. Przygotowujemy sobie fragment tej masy, wkładamy ją tutaj i tym specjalnym nożykiem przeciągamy przez tą formę silikonową, co jest bardzo ważne. I chciałabym, żebyście wszyscy o tym pamiętali, że największą rolę odgrywa tutaj kąt nachylenia tego nożyka. Czyli kiedy startujemy, ten kąt nachylenia musi być wyższy. I wraz z tym, kiedy tej masy staje się coraz mniej, kąt się zmniejsza. Czyli już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zaczynamy napełnianie naszej formy silikonowej. Każdy z Was będzie miał swój sposób na to. Ja używam takich delikatnych ruchów, one bardzo mi pomagają. Chłopcy z branży potrafią to zrobić jednym ruchem. Ja natomiast sobie w ten sposób pomagam. Chciałam Wam jeszcze coś pokazać tutaj fajnego, tylko dojadę do końca. Spójrzcie, w tym miejscu masa delikatnie się nie wypełniła, nic prostszego. To jest właśnie cudowność tego systemu. Dlatego, że nic prostszego, bierzemy teraz odrobinkę masy i wypełniamy. Żaden system nie daje nam takiej możliwości, żaden. Tak więc można powiedzieć, że tutaj się po prostu nie da pomylić. Ok. Wypełniamy lekko, jak nam coś nie wyszło, bo przecież zdarzyć się może. Ok, dobra. I ponownie można to ściągnąć. Tak. Delikatnie ręką jeszcze możemy sobie przejechać. Jak zauważycie, że w którymś miejscu za dużo się Wam nałożyło tej masy cukrowej, to tym nożykiem delikatnie ściągacie sobie nadmiar. Na pewno najlepiej byłoby, gdybyście za pierwszym razem wypełnili tą formę silikonową perfekcyjnie. No ale na początku niektórzy z Was właśnie narzekają, że to jest takie trudne. Absolutnie to nie jest trudne. Naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali. Tym bardziej, że ten system daje Wam możliwość przygotowania koronek na zapas. Wcześniej, mając taką jedną formę silikonową, co 4 minuty wypełniacie sobie taki pasek i po przygotowaniu tych pasków możecie sobie po prostu dać pod folię spożywczą, one wtedy nie wyschną, nawet z dwudniowym wyprzedzeniem. Więc na zapas możecie zatrudnić jakiegoś świstaka i będzie Wam to robił po prostu. Kolejną fajną rzeczą w tych masach jest możliwość wybarwiania ich. Bierzemy kawałeczek masy i wybarwiamy ją barwnikami żelowymi. Jedna istotna uwaga, w momencie kiedy będziecie chcieli czym bardziej intensywny kolor, tym dłużej koronka będzie musiała schnąć w tych formach silikonowych. Tak wyrobioną masę
tak jak wcześniej, po prostu wkładamy do naszych mat silikonowych. Wcześniej przygotowaliśmy już taki wzór. Będziemy go dzisiaj obklejać dookoła tego tortu. Już Wam pokażę, jak to się robi. Może już zakupiliście ten fajny pędzel na sweetdecor.pl. Genialny, absolutnie. Ja go tylko używam, jest w ogóle wygodna sprawa, bo od razu macie możliwość klejenia. Ale wracając do naszego najważniejszego tematu, koronki, pokażę Wam, w jaki sposób przyklejamy tą koronkę do powierzchni naszego tortu. Nasza wcześniej przygotowana koronka, teraz już mamy ją lekko wysuszoną. Możemy ją swobodnie wyciągnąć. Pokażę Państwu, jak to zrobić. Tak więc strach ma tylko wielkie oczy. Najlepiej wziąć od razu, kupić cały sprzęt i próbować. Oczywiście na sweetdecor.pl. Nasza koronka wylądowała na drugiej stronie naszego silikonu. W ten sposób po prostu prościej jest przemieszczać ją na nasz tort. I teraz za pomocą mojego magicznego pędzelka pogiziamy nasz tort wodą. I teraz przemieszczamy ją w ten sposób na powierzchni tortu. Słuchajcie, moi mili, robienie coś do góry kopytami jest dosyć ekstremalnie trudne, więc nasza koronka troszeczkę się podwyższyła. Jak będziecie robili to przodem do siebie, na pewno Wam wyjdzie lepiej, co nie zmienia faktu, że dołem zawsze można coś szprycą sobie tam podrasować, więc easy. Mamy ostatnią koronkę do przyklejenia. To, co jest bardzo ważne, to koronki się ze sobą łączą, kontynuują, tak więc przyklejamy, a nadmiar odetniemy skalpelem. Zazwyczaj nasze torty gdzieś mają swój tył i proponowałabym, żeby wszelkie łączenia właśnie były z tyłu. Nasz tort został pięknie wykończony koronką i jedna istotna sprawa, o której musicie pamiętać. Te koronki, raczej nie proponowałabym kłaść ich na masy śmietanowe, gdyż mogą się po prostu rozpuścić. Wszelkiego rodzaju inne masy jak najbardziej, ale nie śmietanowe. Chciałam Wam serdecznie podziękować, że byliście z nami w tym odcinku. Zapraszam na kolejne, no i przede wszystkim zapraszam na stronę sweetdecor.pl. No i absolutnie polubcie nas na Facebooku. W dzisiejszym odcinku wykorzystaliśmy następujące produkty.